W ostatnich dniach dużo mówi się o projekcie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która jest w chwili obecnej przygotowywana przez Główny Inspektorat Sanitarny. Zasadniczymi dwoma nowymi kwestiami, które mają być wprowadzone do polskiego obszaru prawnego regulującego tą tematykę, zdają się kwestia wprowadzenia kar za nieuczciwą i nierzetelną reklamę suplementów diety, a druga kwestia, o której warto wspomnieć, to sprawa wprowadzenia opłat za wprowadzanie nowego suplementu diety do obrotu, tudzież za wprowadzanie zmian do aktualnie już istniejącego w obrocie suplementu diety i jego dokumentacji. Jeśli chodzi o temat pierwszy, bardziej nurtujący prawników i branżę suplementów diety, naczelną uwagę należy postawić na wysokość tej proponowanej kary, która została ustalona na poziomie 20 milionów złotych, która to kwota wydaje się niezwykle wysoka. Jest to kwota bez precedensu w dotychczasowych regulacjach dotyczących nie tylko suplementów diety, ale nawet produktów leczniczych. I wielu prawników podnosi już na tym etapie swojej wątpliwości, że te 20 milionów złotych po pierwsze będzie kwotą niemożliwą do egzekucji, ponieważ wielu producentów suplementów diety to są mniejsze spółki, spółki z o.o., które nie mają wielkiego majątku, więc ściągnięcie takich 20 czy nawet 10 milionów złotych będzie tutaj zupełnie niemożliwe. To jest jedna kwestia, natomiast warto tutaj też wspomnieć o tym, że jeżeli mówimy o suplementach diety, to należy pamiętać, że jest to kategoria zarezerwowana dla żywności. Jest to jeden z rodzajów żywności, a przykładowo w sytuacji produktów leczniczych i reklamy produktów leczniczych taka kara, choćby nawet w ułamkowej tej kwocie, nie istnieje, ponieważ w przypadku produktów leczniczych mówimy o wycofaniu reklamy z obrotu i nie ma mowy o reklamie wyrażonej złotowo w kwocie. Natomiast jeżeli mówimy o drugiej planowanej do wprowadzenia nowości, czyli zastosowaniu zmian, zastosowaniu opłaty za wprowadzanie nowego suplementu do obrotu, tudzież za zmianę tej dokumentacji, tutaj wydaje się intencja ustawodawcy jest słuszna, ponieważ opłata ta określona na poziomie 1000 zł w przypadku nowego suplementu oraz 500 zł w przypadku dokonywania zmiany jest kwotą na tyle niewysoką, żeby branża suplementów diety nie była w stanie jej pokryć, natomiast pozwoli to z pewnością na zmniejszenie ilości zawiadomień zgłaszanych do Głównego Inspektora Sanitarnego, którą to ilość szacuje się na poziomie od kilku do kilkunastu tysięcy rocznie. W związku z tym pracownicy nadzoru sanitarnego nie są w stanie terminowo ocenić, przyjąć tej dokumentacji, nie mówiąc już o jakiejkolwiek próbie weryfikacji tych produktów, kontroli próbek i wszystkich kwestiach związanych z jakością produktu, na której powinno nam jak najbardziej zależeć. Wydaje się więc, że ta druga proponowana zmiana jest jak najbardziej słuszna i pożądana również przez środowisko producentów suplementów diety. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, propozycja olbrzymich, można powiedzieć, kar za reklamę nierzetelną czy reklamę wprowadzającą w błąd wydaje się zupełnie chybionym pomysłem.